Witam was w kolejnym odcinku naszego maratonu FNAF World sezon drugi. Tak jest! Słuchajcie, jedziemy dalej z tym koksem. Jak się podjarałem w ostatnim odcinku, że miałem płaczące dziecko i nadal jestem podjarany, bo jak to jest kurde mol możliwe, że nie, to jest nieprawdopodobne po prostu. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, bo nie ma co zwlekać naprawdę. Skoro mamy takie dobre chipy i do tego już jedziemy ich tutaj nawet na tym biomie, o patrzcie, będzie pizza Fury na pewno. Zaraz działać nam tutaj. O, już leci nam tutaj, widzicie. To skoro i tak szybko jedziemy, to wydaje mi się, że możemy już spróbować iść dalej. Jeżeli dojdziemy gdzieś dalej i najlepiej nam iść nie będzie, to po prostu się cofniemy tutaj. W końcu mamy całe wakacje. Prize Ball 2, Mictus, Giveboxes i pięknie już go nie ma. Kusi mnie, żebyś tam dalej, do Chippera. A, i tak nie pójdziemy do Chippera, bo klucza nie mamy. Dobra, idziemy naszym glitchem kochanym i wspaniałym, słuchajcie. O kurde, tutaj już nie pamiętam. Wiecie, to ja sprawdzę, co jest tutaj. Co jest tutaj? Przejście. Nie ma gdzieś drugiego glitcha? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj może być drugi glitch. O Boże, jeszcze jest droga. O, tu jest drugi glitch. No mówiłem, ja zawsze muszę iść najtrudniejszą drogą. Nie ma na razie przejść do trzeciego obliczu. Myśmy tu chyba byli, słuchajcie. Nightmare, this is why you wake up. Dlaczego wstajesz z łóżka? To powód, dlaczego wstajesz z łóżka. No jest, doszliśmy pięknie. Dobra, słuchajcie. Tu był grób, kiedyś tutaj był ten. Ten potworek. Jak była pierwotna wersja, teraz to był grób, tak? Dobra. This is a horribly spooky place. I think I'll stay right here. You however need to keep going. This is a nie umiem tego przeczytać. Floor broken and unwanted creations. It's full of nastiness and traps. I don't think everything here is a it seems, check the graves and the trees. This whole place is full of illusion. O kurde. Dobra, czekamy na Fredberka naszego. One thing is true. Nothing here is as it seems. Simsy. Dobrze, że grasz Simsy. You need to find another clock, but the passage will not be find the clock. Everything else is a deception. Ja poszukam tych zegarów, ale wiesz co, jak przejdę, jak dojdę do trzeciego update, do drugiego update'u, to się zajmę tym, bo ja nie chcę na razie zwalić sobie tej rozgrywki. Tak widzę, słuchajcie. Dobra, jesteśmy ogólnie tutaj. Coś tutaj było ciekawego, tak, jest mango. Mamy już 547, więc zobaczmy, czy ona coś na tutaj stosownego. A nie, ty bomby strzelasz, to ja bomby nie chcę, wal się. Te bomby to jest badziewia, naprawdę, nie polecam tego kupować. Jezu, u mnie na kamerze JJ wyglądał jak jakiś, jakby ktoś go obiszczał. Okej, teraz się przekonamy, czy idzie nam dobrze, czy idzie nam źle. Mech, za mocno nas nie biją, jednakże my mamy też problem z zabiciem. Kurde, nie udało się ich rozwiązać, słuchajcie. Jeśli ta pizza co lata, to jest ten chip, co zabraliśmy w ostatnim odcinku. Jakby ktoś nie ogarnął.
O nie, wylaliście nam ser. O, ja wam dam. Kurde, długo się ich bije, trochę wam powiem. O nie, bo my umieramy, czekajcie. Przydałoby się na automatyczną regenerację mieć chip. Price Ball 2 szybko. Okej. Dobra, nareszcie, bo tu było trochę trudne, słuchajcie. I 0 level upu. No fajnie, że 31 tokenów chociaż. I nawet New Challengera nie dali. Ja nie mogę. Jaki bezsens to naprawdę. Słuchajcie, ja... O, chip. No jeszcze nam do chipu wyskoczyło tutaj. Nie, no ale patrzcie, jak pokonaliśmy jakiegoś, to teraz nagle nam szybciej idzie. Nie jesteśmy wcale tacy źli. Ale bardzo dobrze też jednak nie jesteśmy. Price Ball. O, to było piękne. No i pięknie ich pokonaliście. Słuchajcie, idziemy po chip. Block Jump Scare, czyli że możemy... Nie party! Znowu to samo zrobiłem. Czyli że możemy jakby zablokować to, że oni nam robią Jump Scare. To jest dobry chip. Bo jakby nie mogą nam zrobić jumpscare, słuchajcie, to tak. Auto Shield, Pizza Fury, Block Jumpscare i Quick Start Party. Jakbyśmy mieli Block Entry, to by było jeszcze fajnie. Ja chciałbym mieć Auto Regenerację i Find Characters, ale to są takie chipy, które się później zbierają. Słuchajcie, idziemy do tej jaskini, co tutaj jest. Okej, czekajcie, tylko tokenki sobie zbierzemy jakieś. A propos tokenków, za walkę też są tokenki. Dobra, zabijamy ich tutaj. Te prototypy są jednak trochę mocniejsze i to jest dziwne, bo te prototypy są mocniejsze niż te nie prototypy, więc powinny... A może dlatego to są prototypy nieużywane, bo okazały się zbyt zabójcze, silne i agresywne, aby mogły normalnie żyć w normalnym otoczeniu. No ale ktoś jednak musiał zbudować te prototypy, więc... Chyba tutaj oni mają też takiego animatronikowego boga. Kurde, no silni są, nie idzie ich pokonać, no. O, to jest piękne, słuchajcie. Jeszcze ta pizza Fury, naprawdę jedzie jeszcze nasza pizza, leci. Giveboxes, następna pizza, dawać mi tu pizzę! No i pięknie, trochę co później, no nie wiem, będzie. No i pięknie, będzie ekspa, będzie level up, wiedziałem, musi być level up. Musi być level up. Dobra, zbierzmy te tokenki. I chodźmy do tej jaskini. Ale te pochodnie są fajne, podobają mi się, wam powiem. Już 716 tokenów? Wy to widzicie, jak na przykład te tokeny nabywają? No i już mamy pierwszą walkę w kopalni. No i znowu mocno nas nie biją, ale mamy problem z zabiciem ich. To jest takie właśnie... Ale patrzcie, że tą tarczę na samym początku byliśmy w stanie zdobyć i to dziecko. To jest właśnie takie bardzo, ale to bardzo dobra. Price Ball 2. I pić cały. Anshiu! Kurde, nie rozmontował się, dobra. Give boxes. Hot cheese. No nie no, już jeszcze hot cheese, dobra. Pić cały. Mimic ball.
bo się zapuściłem z Mimic Ballem. Nie, Unchillio nam zrobili, kurde no. Ale mieliśmy Geekboxa na szczęście. Jakież jest ich zawiedzenie i oni takie: jakim cudem on ma na tym poziomie tarczę i dziecko? My się nie zgadzamy, ja się wypisuję z firmy Scott Cawthon. Tak się właśnie tak. Nie, jestem nienormalny. Ale mamy przecież te. Właśnie, serio? Nawet nam nie dacie level upu? Ło, jak te balony sobie gdzieś poleciały. 53 tokeny, fajnie. Jest coś ciekawego? Czekajcie, gdzie jestem tutaj, tak? Co to jest? To jest chyba zegar. Tak? Nie wiem, i wolę nie sprawdzać. Czekajcie, skoro tutaj mamy zegar, nie, to nie jest zegar, to co to jest? To jest pochodnie, dobra. Patrzcie, że jesteśmy tu, jeszcze mamy tego Frediego. Umiecie w to uwierzyć? No i piękne to było. Nie wiem, jaki ten water, ten park wodny zadaje obrażenia, bo... Szukam tutaj czegoś interesującego w tej jaskini. Chyba nic zbytnio ciekawego tutaj nie ma, poza tym, że widzę tam mangla. I chip widzę. To idziemy jeszcze po chip, zanim odcinek skończymy. Zabijcie żeś ich. No trójcie żeś ich, no Boże, ile można umierać? Nie no, naprawdę, jak może długo trwać taka walka? Dobra, daliśmy radę, słuchajcie. I od razu teraz włączamy mapkę i idziemy. No idziesz tu. Nie tędy, tędy. W dół, w dół, w dół. Serio, ty żeś mi wyskoczył jeszcze? Oż ty małpo jedna. Zdechnąłbyś już. Okej, mamy tutaj bossa. Oczywiście musi być boss. Ciekawe co to za chip, skoro boss jest. Ale jakoś nawet szybko możecie schodzić, wam powiem. Co to Gloom robi? Ja nie wiem co robi Gloom. Czemu to nam niszczy wszystkie giveboxy? Odnawiamy Mimika. Giveboxy. No nie rób nam Glooma!
Bo to nam niszczy gitboxy z niewiadomego powodu. Manchis, szybko. Dziecko, daj mi atakować. Już myślałem, że dziecko nam zabił. No Jezu, on to wie, że my mamy gitboxy. On to wyczuwa jakimś cudem, że my mamy gitboxy i nam je niszczy. On to wyczuwa, naprawdę. Ja wam mówię serio, no bo patrzcie, teraz zrobi gloom, prawda? Zrobisz gloom? No nie, tym razem nie zrobię akurat i całe szczęście. Jest, otruło go, całe szczęście. No i już nam zrobił gitboxy, ale nam się to jeszcze raz zrobi, bo mamy mimika, ale dziecko jest odsłonione z gitboxów oczywiście. Odnawiamy mimika, robimy pizza wheel. Szybko dziecko, daj się lecz. Gitboxy, dobrze. Pięknie mamy, pięknie. Kurde, znowu nam usunął te gitboxy całe, słuchajcie. No dawaj to dziecko szybciej. Gitboxy. I jeszcze jedno pizza wheel. Powtórz to mimiku, dobrze. Jest jeszcze prize ball, zrobiłem. Balony się rozleciały i pięknie. Jaki level będzie up, słuchajcie. Ten aż taki duży, nie spodziewałbym się wcale, że będzie większy. Nie. Nie. Mamy chip o nazwie znać postacie. No to słuchajcie, teraz to już pójdzie nam z górki. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.